Dziś suchar dla lotnych i inteligentnych. Jak nazywa się gulasz milionera? Bogracz. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Maciek Wieczorek, a to jest Biznes 2.0, czyli ten program, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć, a dziś będziemy mówić o każdym z tych trzech elementów, ale zwłaszcza o tym, jak zarabiać więcej. Będziemy zastanawiać się, co zrobić, żeby być milionerem. Oczywiście pytanie tak postawione nie jest pytaniem łatwym, tak? Bo gdyby odpowiedź była łatwa, no to wszyscy byśmy byli milionerami, mielibyśmy swoje samolociki i jachciki, no a okazuje się w praktyce, że to takie łatwe niestety nie jest. Także trzeba się nakombinować bardziej. No i skrócić sobie drogę do tego sukcesu, ewentualnego sukcesu, bo oczywiście gwarancji w życiu niestety nie ma żadnych. Poza śmiercią i podatkami, ale niestety bycie milionerem gwarantowane nie jest, w związku z czym możemy starać się o to, robić to mądrze, no i być może dzięki temu wyjdzie. Natomiast jak nie będziemy tego robić mądrze, to na pewno nie wyjdzie, w związku z czym warto robić to tak, jak trzeba. No ale zapytasz, jak trzeba. No i cóż, wydaje mi się, że najmądrzej w takiej sytuacji jest sprawdzić, co robią ci, którzy już milionerami są. I dlatego dziś bierzemy na warsztat polskich milionerów, a w zasadzie większość z nich to nawet jest miliarderami. Będziemy mówić o Rafale Brzosce, o Rafale Soniku, o Michale Sołowowie, o Dariuszu Miłku, z twórcy marki CCC i o kilku jeszcze innych ciekawych, niesamowitych postaciach. I będziemy zastanawiać się, co oni takiego robią, jakie oni mają nawyki, ponieważ sukces, mówi się, jest takie powiedzenie angielskie, że taki sukces overnight, tak, czyli taki sukces z dnia na dzień, przygotowuje się przez 20 lat. I nagle idziesz spać i rano jesteś milionerem. I tak to trochę działa, w związku z czym zarabianie dobrych pieniędzy, bo tu nie chodzi o to, że każdy musi być milionerem, a miliarderem to już na pewno większość z nas nawet nie myślało o takim celu. Natomiast chodzi o to, że jak zastosujesz nawyki miliarderów, to jest większa szansa, że będziesz milionerem, a nawet jak nie, to że będziesz zarabiać całkiem nieźle, dużo więcej niż dzisiaj. W związku z czym rozsądne jest zaobserwowanie tych nawyków, sprawdzenie, co ci ludzie robią ciekawego, zwłaszcza, że to nie są przypadkowe rzeczy, tak? Tak samo jak ktoś ma nawyk codziennego obiadania się fast foodem, no to jutro nie będzie chory ani gruby, za pół roku będzie gruby, a za 5 lat dopiero będzie chory, albo za 15. Dlatego też nie widać tego, jak te nawyki się składają na sukces. Ale one się składają, znaczy w tym wypadku na porażkę. Natomiast tak samo, w drugą stronę, nawyki składają się na sukces. No i dlatego właśnie moja książka się nazywa Nawyki 2.0. Jak zmienić swoje życie bez silnej woli. I zapraszam na ekspertia.com.pl po tę właśnie pozycję. Dobra, co robią ci nasi kochani milionerzy? Pierwszy nawyk z 13, które dzisiaj omówimy, to jest nawyk, który jest charakterystyczny dla wszystkich osób, które researchowałem, przygotowując ten dzisiejszy odcinek. Tak jak mówię, większość to są miliarderzy, będą padały zaraz nazwiska, część to są milionerzy, ale tacy milionerzy jak Rafał Sonik, czyli z majątkiem typu prawie 500 milionów złotych, więc no, mega multimilionerzy. No i niestety, dla niektórych z Was pierwszy nawyk nie będzie pocieszeniem. Otóż wszyscy oni przez kilka pierwszych lat, a niektórzy do dzisiaj, pracowali po 14 do 16 godzin. Na początku, przez pierwszy rok, 2, 3, wszyscy. Nie ma tam wyjątku. Rozumiesz to? Nie znalazłem żadnego człowieka, który by powiedział, znalazłem jakiś taki patent, który by spowodował, że prowadziłem firmę pracując po 7 godzin dziennie, no i zarobiłem kupę kasy. Nie spotkałem takich tam przykładów, przynajmniej nie na liście najbogatszych Polaków. W związku z czym oni wszyscy na początku pracowali po 14 do 16, niektórzy po 18 i niektórym to zostało. I teraz to jest pocieszające, że zostało to tylko niektórym. Tak? Czyli, no bo można by się zastanowić, jeżeli gość ma majątek na przykład 100 milionów albo 500, to po co on dziś pracuje dalej po 16 godzin na dobę? To jest dobre pytanie, sam sobie je zadaję, czy im czasem. No i dla mnie to jedyna odpowiedź jest oczywiście taka, że oni to tak bardzo lubią, że nic innego nie chcą w życiu robić, jest to dla nich priorytet. No i każdy ma swoje priorytety, tak? Każdy coś lubi i niech sobie każdy żyje jak chce. Natomiast dla mnie prosty, logiczny wniosek jest, że oni by już mogli spasować, zwolnić trochę. Jak nie chcą, to nie chcą, no ale można, tak? To jest z kolei pocieszająca informacja dla tych z Was, którzy się boją, że no, bo jak zacznę cisnąć, to będę tak cisnąć już do końca swoich dni. No, na to liczby nie wskazują, tak, ponieważ liczby wskazują, że ci ludzie prędzej czy później po kilku max latach tej pracy 14-16 godzin na dobę, zazwyczaj z sobotami i niedzielami, zaczęli mieć normalne życie. Więc to jest takie też powiedzenie, że sukces wymaga zapłaty ceny z góry, tak? Czyli najpierw płacisz, czyli coś tracisz, tak? Tracisz dużo czasu, tracisz czasem kontakt ze znajomymi, czasem twoja rodzina musi się bardzo poświęcić, tak? Bo czasem druga osoba musi przejąć opiekę nad dziećmi na jakiś czas, gdzie ty pracujesz w sobotę i niedzielę. Ja pamiętam, że chyba, nie wiem, z 15 lat temu byłem na takim szkoleniu i wychodzi taka kobieta sukcesu na środek. Definicją kobiety sukcesu w tym wypadku była osoba zarabiająca 50 000 złotych miesięcznie, bo tak właśnie ona zarabiała w tamtym czasie. No więc wychodzi na środek i mówi, że dla niej kluczem jest, żeby mieć wolne niedzielę dla własnego oddechu i dla rodziny. I ja pamiętam, naprawdę, autentyczna historia, że ja jej nie wierzyłem. Mówię, no nie, to jest jakaś kołczka, jakaś ściema. Nie wierzę w to. Co, że ona niby ma wolne niedzielę? Jak? Ja naprawdę nie umiałem w to uwierzyć. Jak ona może mieć wolne niedzielę i zarabiać tyle pieniędzy? Dlaczego? Ponieważ ja w tamtym etapie zarabiałem mniej, znacznie mniej, i nie miałem wolnych niedziel, ani nawet perspektywy na wolne niedziele. Nie wyobrażałem sobie tego, jakby to miało być. Ponieważ w sobotę czasem się zdarzało, że jechałem z rana do Lublina, załatwiłem tam swoje sprawy, deale, tematy i tak dalej, spotkania. Wieczorem wyjeżdżałem do Gdańska na przykład i jeszcze wracałem przez Toruń, a potem przez Wrocław i w niedzielę o 2:00 w nocy wracałem gdzieś do domu po to, żeby w poniedziałek o 7:00 rano wyruszyć do Warszawy. I tak miałem przez parę lat. I to jest normalna rzecz, każdy przedsiębiorca ci to powie, a każdy maruder ci powie, nie, bo to za ciężkie, to. W związku z czym o to chodzi tak naprawdę. Rozumiesz to? To jest ta różnica, że niektórzy potem, nie od razu, ale potem mają sukces. Oczywiście znowu nie wszyscy są tacy, którzy się narobili, a potem coś się wydarzyło takiego, albo się rozchorowali, albo w tej branży, w której byli, to nagle wszystko szlak trafił. Chociaż akurat w tym wypadku to oni potem sobie poradzą w innej branży, bo już są tak wyszkoleni, że ogarną się. Natomiast różnie w życiu bywa, więc gwarancji niestety nie ma. Natomiast raczej jest gwarancja, że jak będziesz chciał się ograniczyć do pracy na początku po 6, 7, 8 godzin, no bo ty jesteś przyzwyczajony, bo przecież na każdym etacie, gdzie byłeś, to tak było, no to ty nie będziesz teraz pracować po 16, bo to przecież rezygnacja z twoich najlepszych lat. No to po prostu stań przed lustrem i powiedz, dobrze, tak wybieram, nie będę nigdy bogaty i to jest w porządku. Jeżeli to jest twój wybór, jak najbardziej. O to chodzi, tak? Ostatecznie bogactwo się nie zdobywa dla bogactwa, dla pieniędzy, wykąpię się jak sknerus makkwacz w dolarach. No nie, może ktoś tak lubi, ale moim zdaniem definicją bogactwa jest wolność, tak? Że ty, jakbyś zachorował, to idziesz do najlepszego lekarza, masz wolność wyboru, tak? Nie musisz czekać na terminy, przyjdź pan za 6 miesięcy, tylko idziesz się leczyć tam, gdzie cię uleczą i zrobią to szybko, tak? Jeżeli chcesz ćwiczyć tenis o 9 rano, to możesz, i to z dobrym trenerem, że będzie ci to sprawiało radość i w dowolnym miejscu. Jeżeli chcesz się wtedy wynieść do innego kraju, to możesz. No to dają pieniądze, no tak jest. I tyle, więc pieniądze to wolność. I jeżeli dla ciebie ta wolność nie jest ważna, tak? Stwierdzasz, dobra, ale nie, bo najpierw muszę zrezygnować z wolności przez parę lat, 16 pracować. Nie. To ja wolę mieć taką umiarkowaną wolność, ale od razu, tak? Czyli dzisiaj po pracy o 16 mam gdzieś, zamykam drzwi biura, i jestem w domu i jestem wolny. Może nie mogę pojechać wczasy do Japonii na miesiąc, ale nie muszę, tak? I tyle. I to też jest jak najbardziej w porządku, byleby to był świadomy wybór, bo tu nie chodzi o to, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, tylko w zasadzie to gorsze jest życie z automatu, jak jest to nieświadome, a lepsze jest, jak jest świadome. Czyli jak ty świadomie decydujesz, na przykład mam koleżankę, która przytula drzewa i to w sumie może nie jest aż tak istotne, ale istotne jest, że ona uwielbia być przedszkolanką. Dla mnie to jest katastroficzna myśl, tak? Jakbym był przedszkolanką, no to po tygodniu bym popełnił samobójstwo, no na 100%. Nie wytrzymałbym. Natomiast ona to uwielbia, kręci ją to. Wie, że za to niestety w Polsce nie płacą za bardzo, więc wie, że się na tym nie dorobi, ale jest w pełni usatysfakcjonowana swoim życiem. I to jest to. To jest świetny wybór. Dlaczego? Bo jest świadomy. Więc my tutaj świadomych wyborów dokonujemy. Jeżeli chcesz mieć sukces finansowy, czyli wolność finansową, no to niestety, ale świadomie trzeba by się zdecydować na wyjęcie paru lat swojego życia, po to, żeby później tak jakby odzyskać całe swoje życie. Zbigniew Jakubas z grupy kapitałowej Multico która zrzesza wiele różnych firm, na przykład Mennicę Polską, czyli handel kruszcami, Newag Gliwice, to jest firma, która robi zespoły trakcyjne, kolejowe i tak dalej, i wiele, wiele innych, tytuły prasowe. On również ma mega zarobas, Jakubas zarobas, tak możemy powiedzieć, do 55 roku życia. Rozumiesz to? A nie zaczął biznesu w wieku 53. Do 55 roku życia pracował od 8 do 8. Codziennie, łącznie z weekendami. Ja nie wiem, czy tak dużo by trzeba było, bo jak się przejrzy na jego biografię, to on trochę wcześniej się dorobił. Czyli to nie jest tak, że dalej musiał aż tyle. To jest kwestia tego wszystkiego, że my przedsiębiorcy często mamy problem z tym, że nie umiemy zwolnić, tak? Że jak już ciśniemy, to dopiero się musimy nauczyć nie cisnąć. Natomiast no, faktem jest, że taki Zbigniew Jakubas z majątkiem kilkaset milionów złotych do 55 pracował od 8 do 8, czyli po 12 godzin każdego dnia. W wieku 67 lat przestawił się na skromne 8 godzin. Także no cóż, pewnie mógł wcześniej, nie zmienia to faktu, że pierwsze lata spędził na ciężkiej pracy. Rafał Brzoska, człowiek, który dzisiaj ma potężne firmy, majątki miliardowe już w tym momencie, gość naszego programu zresztą nieraz. To jest człowiek, który regularnie, jak sobie jego stories zobaczycie na Instagramie, no to widzicie, że na przykład on leci gdzieś do Francji, no bo tam teraz mocno rozwija paczkomaty. I no i co? I na przykład wrzuca stories z samolotu i mówi: dziś już 16 godzin pracy za mną, jedziemy dalej. No i oczywiście, czy musi? Moim zdaniem nie musi. Ja na jego miejscu na pewno bym tak nie robił, bo mi się już nie chce. Tak, uważam, że to, co trzeba, to trzeba, ale więcej to już nie trzeba. Natomiast każdy ma swoje życie i swoje decyzje. Nie ma natomiast wątpliwości i z tym się wszyscy zgodzą, że przez pierwsze lata tak trzeba, bo inaczej wyników nie będzie. Bo trzeba wyprzedzić całą konkurencję. Tam są ludzie, którzy nie śpią, tylko myślą, jak rozwinąć swoje biznesy. Wchodzą na rynek. Na rynku jest już wszystko. Rozumiesz, to każdy produkt, każda usługa. Dlatego się wymyśla jakieś głupoty, tak? Ludzie wymyślają jakieś foreksy, jakieś fundusze, gdzie wpłacasz i to potem jest przemycane na inną walutę, a trochę na krypto i tak dalej. Produkt bez sensu, który nikomu nie jest potrzebny, ale ktoś go wymyśla, bo trzeba już wymyślać sposoby zarabiania pieniędzy, tak? Więc tak to trochę działa. No i co? W każdym razie pierwszy nawyk milionerów i miliarderów polskich: zapierniczają. Zapierniczają równo i zostawmy te romantyczne historyjki. Balans, life work balance i tak dalej. Jasne, na etacie jak masz dobrego szefa i mądrą firmę, to jest jak najbardziej do osiągnięcia szybko, ale we własnej firmie to ten balans to możesz sobie między bajki włożyć i wrócić do niego za parę lat. A przez te parę lat to nie ma czegoś takiego tutaj jak balans. To jest jak taka stara waga, tak? Bierzesz taki ciężarek 30 kilo i to jest twoja praca i twój biznes. I stawiasz na tej wadze, no i nie ma bata, no przeciążyło i tak będzie przez parę lat. Potem będziemy mogli sobie trochę odpuścić. Kolejny rewelacyjny nawyk milionerów polskich, który również niektórych nie ucieszy, zwłaszcza to nowe takie pokolenie, które szuka wiecznej przyjemności, żeby zawsze było miło i sympatycznie i oni nie będą robić czegoś, co jest nieprzyjemne. Polscy milionerzy mają nawyk robienia rzeczy, które są dla nich nieprzyjemne, jeżeli te rzeczy przynoszą korzyść. Tak, czyli przykład. Michał Sołowow. Człowiek, który ma takie marki jak Cersanit, czyli produkcja płytek ceramicznych, Barlinek, czy całą sieć sklepów Comfort i wiele, wiele innych firm. Jeden z najbogatszych Polaków, często w rankingach na pierwszym miejscu. Więc on na przykład uważa, że nie lubi sportu poza wyścigami, które go kręcą i które uprawia zawodowo i przecież ma wiele tytułów na koncie, natomiast ogólnie no, wyścigi nie są zdrowe, tak? Bo to obciąża kręgosłup i tak dalej. Więc on mówi w wywiadach, że nie lubi sportu, takiego sportu zdrowotnego, tak? Że coś idziesz, ćwiczysz, żeby to było zdrowe i tak dalej, dbasz o kręgosłup. On mówi, że tego nie lubi, a wręcz nienawidzi, ale robi to od zawsze, odkąd pamięta, ponieważ wie, że to jest potrzebne. No i tyle. I to jest fajne. Oczywiście, wiadomo, jeżeli są 3 rodzaje sportu i ty jeden bardziej lubisz niż drugi, to logiczne jest wziąć się za ten jeden bardziej niż za ten drugi. Tak? Ktoś lubi pływanie, mniej lubi siłownię, to po co ma ćwiczyć na siłowni, na hama, jak może se pływać częściej. I to jest jak najbardziej w porządku. Natomiast ostatecznie często jest też tak, że nawet jak któryś lubisz. Ja na przykład lubię trening siłowy, ale w praktyce. W praktyce to częściej go nie lubię niż go lubię. Tak? Czyli ogólnie bardziej lubię siłownię niż pływanie, nienawidzę pływania wręcz. Więc wybrałem siłownię, ale w praktyce na 10 treningów to 7 razy mi się nie chce. Ale ja się nie zastanawiam nad tym, czy mi się chce, bo to nie jest istotny czynnik. A mam wrażenie, że każde kolejne pokolenie coraz bardziej bierze ten nieistotny czynnik i zaczyna go uważać za istotny. Tak, czyli zaczyna zadawać sobie pytanie, czy mi się chce ćwiczyć, czy mi się chce zapierniczać. Rozumiesz, to niedługo to już ludzie nie będą par związków budować, bo się zastanawiają, będą zastanawiać, czy ja się czuję zestresowany na myśl o tym, że mam podejść do tej dziewczyny. No tak, czuję się zestresowany, to może jest to znak od Boga, że powinienem nie podchodzić. Co? Nie, to jest znak, że są jakieś emocje, twoje ciało samo produkuje różne emocje i co z tego? Emocje się same produkują, ty ich nie tworzysz, więc one przychodzą, odchodzą, no i se tam są, no i tyle. No, to jest, są jak sraczka, tak? Raz są, raz ich nie ma, raz są lepsze, raz są gorsze, no i już. I co się tu mamy nad tym rozwodzić? Czy ta sraczka jest jakimś znakiem od świata, który ma mnie nakierować na konkretny wynik? Co? Zostawmy takie rzeczy. I weźmy na klatę to, że sukces, obojętnie w jakiej dziedzinie, czy w sporcie, w zdrowiu i tak dalej, to jest regularne robienie rzeczy nieprzyjemnych. Nawet jeżeli robisz coś, co generalnie jest fajne. Tak? Ja na przykład uwielbiam rzeczy, które ja robię w życiu, tak? Czyli to, że prowadzę dla was program, to, że zajmuję się językami, że zarządzam Instytutem Lingwistyki, że tworzymy apkę językową i tak dalej, że mamy świetne książki dla dzieci. Przypominam, że jest nowa część Misia Ekspertusia, to już która 6. Tym razem Ekspertuś rozwija inteligencję finansową, więc dostajemy potem feedback od rodziców i dzieci, że przeczytały, że zmieniły coś w swoim życiu finansowym, że zaczęły ogarniać, dlaczego lepiej jest oszczędzać pieniądze niż je wydawać i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko rewelacyjne, ale nawet w tym wszystkim jest wiele momentów takich, że ja pierniczę, nie chce mi się. Czasem trzeba sprawdzić bazę z języka norweskiego do aplikacji Lingo Mouse. I co? Trzeba usiąść, spojrzeć, dać informację zwrotną, czy to jest mądrze zrobione, czy bez sensu, czy to zbyt skomplikowane, czy ludzie na tym nie nadążą i tak dalej. Nieprzyjemna robota. Czasem jest tak, że taki odcinek na przykład jak jest dłuższy, to wymaga dużo energii, dużo researchu, dużo przygotowań i tak dalej, więc nawet jak samo nagrywanie jest w miarę przyjemne, no to te przygotowanie wcześniej, no i później to wyssanie siebie z energii, to jest trudne i nieprzyjemne. No i co? No i co? To jest mniej więcej jak małżeństwa z Hollywoodu, tak? Taka metafora, wydaje mi się, że w miarę trafna, że mam wrażenie, że aktorzy z Hollywoodu, jak się pokłócą z żoną, to biorą rozwód. I dlatego oni mają 7. żonę średnio. Bo jest takie podejście, że jak jest problem, to trzeba uciec. Wow! To jest czasem prawda, tak? Jeżeli twoim problemem jest 4 łysych gości, którzy chcą ci przestawić zęby, to jest prawda, to trzeba uciec. Natomiast w większości wypadków, kiedy zagrożeniem nie jest zagrożone twoje zdrowie i życie, to wcale nie trzeba uciekać, wręcz przeciwnie. Trzeba w to wejść. Jak to mówił Winston Churchill świętej pamięci, jeżeli idziesz przez piekło, to idź. To idź. Idź dalej. No i tyle. I na tym to polega. W związku z czym często robi się rzeczy niechętnie. No i tyle. Michał Sołowow mówi też, że generalnie motywują go problemy. Motywują go problemy, czyli zwłaszcza, że to jest tak naprawdę definicją przedsiębiorcy. Kim jest przedsiębiorca? Kimś, kto przed się, czyli przed siebie, bierze co? Co on bierze? Problemy bierze. Mu płacą za rozwiązywanie problemów, tak? Czyli jeżeli ja od lat uczę się nie tylko języków, ale tego, jak się uczyć języków, bo to jest moja pasja, to przetestowałem wszystkie możliwe metody, które są na świecie. Kupa z nich nie działało, straciłem tygodnie, miesiące, nieraz, czy w szkole lata, na rzeczy, które nie działają, ale dzięki temu dzisiaj mam model, który spowoduje, że w parę miesięcy się nauczę dowolnego języka świata, jak tylko mnie najdzie taka ochota. I ten model sprzedajemy w postaci Instytutu Lingwistyki, tak? Czyli ludzie nie chcą tracić paru lat, mogliby sami, tak? To nie jest tak, że nie ma materiałów w internetach, nie ma książek tanich do kupienia i tak dalej i trzeba koniecznie kupić kurs językowy. Nie. Są alternatywy, ale ludzie nie chcą tego szukać, bo mają swoje życie, tak? Bo nie są maniakami językowymi jak ja, chcą znać angielski, czy niemiecki, czy inny, no i potrzebują tego z różnych powodów, albo po prostu chcą i chcą od razu wejść na gotowo, dajcie mi coś takiego, że krok po kroku, żeby to już było. Żebym ja mógł sobie zapłacić trochę więcej, ale mieć gotowiznę. Czyli Dlaczego Instytut Lingwistyki jest moją główną firmą i najlepiej zarabiającą? Dlatego, że rozwiązujemy bardzo powszechny problem. Tak? Czyli problem z tym, jak się uczyć języków. Ludzie myślą, że są za starzy, albo nie mają talentu, albo coś tam. Mają pseudodowody na to, no bo chodzili do szkoły i się nie umieją dogadać po szkole, więc myślą, że faktycznie może coś z nimi jest nie tak. A my wchodzimy i pokazujemy, nie, to w ogóle nie o to chodzi, tylko o metody. Były słabe metody, nie mogło to działać, są lepsze, no to już, tak? Tak samo jak mamy wydawnictwo i mamy książkę Wszystko o pieniądzach, ludzie w Polsce, zresztą w Polsce, nigdzie na świecie tak naprawdę nie wiedzą, jak działa ekonomia, skąd się bierze wartość, jak działa barter i dlaczego system finansowy mimo wszystko jest lepszy, ale dlaczego też te pieniądze klasyczne, czyli tak zwane fiaty, są jednak słabe w porównaniu do złota czy kryptowalut. I taka książka rozwiązuje ten problem, tak? Więc zachęcam, doktor Alvin Hall bardzo się postarał, żeby napisać tę pozycję i się cieszę, że my mamy do niej prawa na Polskę. Więc robimy takie rzeczy, czyli rozwiązujemy problemy. Każdy biznes rozwiązuje jakiś problem. Niektóre biznesy oczywiście rozwiązują głupie problemy, tak? Czyli ktoś ci wciska jakąś tam wiedzę o tradingu na Forexie i ci opowiada, nawija makaron na uszy, że będziesz tradować, to będziesz bogaty, nie wiadomo co, będziesz mieć drogie mieszkania i tam coś. Czyli tak naprawdę... Nawet gdybyś na tym zarobił, choć statystyka niestety jest tutaj bardzo brutalna w porównaniu do klasycznego biznesu, czyli pokazuje, że większość kończy jako totalni bankruci, ale nawet gdybyś zarobił, to co? Rozwiązywałbyś problemy chyba tylko swój, tak? Że nie miałbyś pieniędzy, a potem byś miał. Natomiast wiele biznesów, a zwłaszcza te najlepsze, rozwiązują realne problemy, tak? Rafał Brzoska z InPostu rozwiązał problem tego, że przychodzi kurier, ciebie nie ma w domu, trzeba się dogadać, a on zostawia paczkę, a sąsiad ci zajumał tą paczkę i tak dalej. A tak sobie o 2:00 w nocy, jak chcesz, możesz podjechać w dowolnym momencie i innym również i odebrać paczkę, tak? Czyli rozwiązany problem. I tak naprawdę jak zerkniesz na każdą firmę, to ona rozwiązuje jakiś problem klienta, który nie chce tego sam rozwiązywać i rozkminiać, bo woli mieć na gotowo, ponieważ zajmuje się czymś innym, tak? Jeżeli ja się zajmuję językami na przykład i biznesem, nie zajmuję się już zdrowiem, więc wolę iść do kogoś, kto jest fachowcem w tym, kto mi zrobi dobry posiłek z wyliczonymi kaloriami, ale wartościami odżywczymi przede wszystkim, ktoś inny mi powie, jak się suplementować i tak dalej, bo ja nie jestem w stanie tego ogarnąć, wolę komuś zapłacić więcej, tak samo jak wolę komuś więcej zapłacić za ostrzyżenie mnie, niż próbować samemu się tego uczyć z wynikiem prawdopodobnie tragicznym. Więc przedsiębiorcy robią rzeczy bardzo często takie, których im się nie chce robić, ale wiedzą, że trzeba, ponieważ zawodowo zajmują się rozwiązywaniem problemów i za to im płacą, tak? Im więcej problemów rozwiążesz, więcej ci zapłacą. Także dlatego też czasem nie rozumiem, że ktoś zakłada firmę i zaraz płacze, bo albo podatki, ojej, albo to, albo tamto, albo tu jakaś skomplikowana ustawa, która powoduje, że musimy jakieś kwitki wypełniać i tak dalej. Ja wiem, to wszystko jest do bani. Często nielogiczne, głupie i bez sensu, tak? Jak się wypełnia jakieś zestawienia środowiskowe co roku i się podpisuje jakieś bzdury totalne, albo RODO, wszystko ściema, tak? I tak dalej. No ale dobra, no to jest problem, trzeba go rozwiązać, czyli w tym wypadku wydrukować, podpisać, może zlecić, żeby jak najmniej takich rzeczy było, może dać komuś pełnomocnictwo, żeby się tym docelowo zajął i tak dalej, a nie płakać, że o, przedsiębiorczość bez sensu, oj nie, to ja już wolę iść pracować gdzieś, bo tu za trudno. Co za trudno? Jak ktoś mówi, że będzie łatwo. Czy życie w ogóle jest łatwe co do zasady? Kto ma łatwe życie? Nie znam takiego. Nie spotkałem kogoś, kto by mi powiedział, wiesz, Maćku, jakie ja mam łatwe życie po prostu. Ostatnie 10 lat nic mi się nie spierdzieliło. Nikt nie zachorował, nic się nie stało, nie musiałem się nigdy bać o swoje dzieci, w ogóle nic mnie nie bolało, kasa sama leciała. Banalne 10 lat mojego życia. Ile znasz takich osób? Bo ja znam nawet, wiesz, takich totalnych zarobasów, ludzi z kasą i tak dalej. I między wierszami ten mi mówi, a wiesz co, ja miałem zawał. A ten mówi, a wiesz co, żona mnie zdradziła, albo ja ją i tak dalej. Różne historie, a temu coś się stało z dzieckiem, zachorowało i tak dalej. Tego w mediach oczywiście nie ma, bo bardzo często te osoby nie chcą się takimi rzeczami dzielić i to jest normalna rzecz, tak? Natomiast no co? No życie. Każdy ma swoje problemy i swoje różne tam sytuacje. Także tyle. Kolejna rzecz. Trzeci nawyk polskich milionerów i miliarderów. Akceptowanie porażek. Czyli ci ludzie nie marudzą, że im nie wychodzi. To jest znak taki też naszych czasów, tak? Że my myślimy, ojej, zrobiłem jakiś błąd, boję się odezwać po angielsku, bo nie mówię doskonale. No i co z tego? Albo boję się podejść do dziewczyny, bo mi odmówi. No i co z tego? albo boję się założyć biznes, bo może nie wyjść. No i co? I co jak nie wyjdzie? No to się będę czuł jak przegraniec. Co? Przegraniec to jest ten, kto by chciał, a nie spróbuje. To jest przegraniec, tak? Bo on pozwala, żeby jego emocje były ważniejsze niż jego życie całe tak naprawdę. Czyli on się daje opętać chwilowym związkom hormonów w jego organizmie. No bo tym są emocje. Także jakieś hormony się wytworzyły i one się objawiają w tym, że czujemy stres. Albo strach, albo coś tam, albo podniecenie, ekscytacja, albo coś innego. No i co? Czyli jakaś koktajl hormonów ma decydować o tym, czy ty będziesz bogaty, zdrowy, fajny, szczęśliwy i tak dalej. No, to jest nielogiczne. W związku z czym akceptujemy porażki, tak? Ja mam na przykład na kanale odcinki, które nie siadły, ludziom się nie spodobały. Albo to były wywiady i ktoś powiedział, nie, wiesz co, ten wywiad, mogłeś nie zapraszać tego gościa, słabe to było, Maćku, nawet ktoś napisał w komentarzu, Maćku, już czas odejść. Ale ja się nigdzie nie wybieram. Albo czasem jakiś mój odcinek, że coś nagadam, myślę, że mądrze, że się dobrze przygotowałem, a ludziom się na przykład nie podoba, bo nie siądzie, powiedzą, no, przegadane, za dużo wstępu, a to, tamto, siamto, wamto. No życie, no, co zrobisz? Albo od lat gadam po angielsku, ale jednak dalej robię błędy, dalej użyję nie tego czasu i tak dalej. Dalej mi się pomyli czasem learn, teach, bo po polsku to jest w sumie to samo, a po angielsku nie. Albo tell, say i tak dalej. No i co? Nic. Dalej robię biznes po angielsku i dalej żyję, i dalej rozwijam się, idę do przodu. I tak będzie zawsze. Tak samo jak jadę na wczasy, to się czasem obeżrę ciastkami. No i co? A potem wracam i dalej robię trening i dalej dbam o swoją dietę. No i tyle, no. To się nazywa bycie człowiekiem. I milionerzy, bogaci ludzie z Polski akceptują porażki. Nie płaczą, że musi być doskonale, dotyk króla Midasa. Wszystko, czego dotknę, ma działać. Bez sensu, to jest nierealistyczne przekonanie, głupotki. Trzeba patrzeć realistycznie i nie bać się porażek tak zwanych, tylko brać je na klatę jako informację zwrotną, no bo na tym to polega. Michał Sołowow mówi, że porażki są naturalne dla rozwijania biznesu, no i na przykład on stracił 80 milionów na gazecie, którą rozwijał w Warszawie. No i co? Mówi, oczywiście to bolało, wkurzało i tak dalej, bo to nie jest strata, że tak bierzesz lekką ręką raczej, nawet jak masz jeszcze 100 na koncie, ale wiedział z drugiej strony, że to była cenna lekcja, mega droga, ale cenna, dzięki której zarobił później dużo więcej, bo wiedział, czego nie robić, jakie popełnił błędy. Wcześniej nie mógł tego wiedzieć, bo to jest takie próba przewidywania przyszłości, tak? Skąd ty masz wiedzieć, czego nie wiesz? To trzeba sprawdzić, przetestować jakiś pomysł i dopiero wychodzi. Aha, dobra, tu robię tak, a to jest bez sensu, tego ludzie nie chcą, to nie działa i tak dalej. I wyciągasz wnioski. Za każdym razem jesteś bardziej kumaty w tym wszystkim. Rafał Brzoska z InPostu mawia, że regularnie przegrywa, ale to go wzmacnia, bo poświęca wtedy dużo czasu na analizę tego. Dlaczego przegrał tę bitwę? Mówi, że średnio 3 razy dziennie myśli o porażce. Ale nie w takim kontekście jak przegrańcy, czyli że no tego nie zrobię, bo przegram, tylko on myśli, dobra, tu coś nie wyszło, tu nie pykło, tu mnie dojechali, tu coś tam. Czemu? Czemu tak było? Jak mogłem temu zapobiec? Jak mogę temu zapobiec w przyszłości? Czyli nie, żeby się obwiniać i płakusiać, jak dzieciaczek mały, bobalek, tylko żeby wyciągnąć konkretne wnioski. Dobra, zrobiłem to, biorę to na klatę i teraz kolejnym razem będę o to lepszy. I już, idziemy, walczymy, ciśniemy. Prosto. Marek Piochocki z firmy LPP, którą LPP to może wielu z Was nie zna, ale takie marki jak Reserved, Crop, House, Mojito bodajże też i parę jeszcze innych, Massimo Dutti chyba, chociaż nie jestem pewien, czy to nie była, czy to do Zary nie należało. No w każdym razie wiele różnych marek obecnych na całym świecie dzisiaj. On mówi, że popełniamy makabrycznie dużą ilość błędów, ale ten, który ich nie popełnia, nie podejmuje wystarczającego ryzyka, widocznie. No i tyle. Więc widzisz, tu nie chodzi o to, żeby robić idealnie, tylko żeby robić i dzięki temu być coraz lepszym. A ten, co się przygotowuje w nieskończoność, bo on zrobi idealnie, zazwyczaj i tak sukcesu nie osiągnie, bo się nie da w teorii wymyślić idealnego modelu. Nie da się. To można robić tylko w praktyce. Tak? Sorry za tę tutaj metaforę teraz, no ale muszę. Muszę, bo ona jest trafna. Obojętnie ile obejrzysz pornosów, to nic nie wiesz o seksie. Możesz obejrzeć ich 1000, mało tego. Prawdopodobnie po 1000 to uważasz, że seks jest zupełnie czymś innym niż jest, bo nagle się możesz zdziwić, że to jednak może być tylko 2 osoby przy tym, a nie 7. I że nikt nikogo nie bije i tak dalej. I w dodatku, że nie wszyscy mają zdolności na 3-godzinne baraszki, w dodatku z pytągiem na 38 cm. Także myślenie nadmierne wcale nie sprzyja, a wręcz szkodzi. Bo nie daj Boże, wymyślisz coś, co nie jest wcale rzeczywistością. I potem będzie przez to jeszcze gorzej. Także akceptowanie porażek, cecha polskich milionerów. Kolejny, czwarty nawyk, planowanie dnia, ale i całego życia, czyli stawianie celów. Mnóstwo ludzi nie wie, co chcą osiągnąć. Zapytam ciebie, przyjacielu i przyjaciółko, czy ty wiesz, co ty chcesz za 5 lat w życiu? Czy ty wiesz, ale nie tak, że ty teraz na szybko odpowiesz, że no, chcę być bogaty i zdrowy. Nie, ja pytam, czy ty masz to zapisane, jakiś masz kajecik, tam masz rok 2000 na przykład 28 i tam masz napisane, że chcesz zarabiać, nie wiem, 30 albo 80 albo 144 tysiące złotych miesięcznie, że chcesz mieć ciśnienie takie i takie, puls taki i taki, że chcesz mieć na przykład wyniki krwi, badań krwi takie i takie, że chcesz na przykład mieć firmę, która zatrudnia tylu i tylu ludzi. Czy ty to masz? Teraz, czy ty to już masz wypisane od jakiegoś czasu i w związku z tym, czy masz wypisane co na za rok, czy masz wypisany plan na jutro z konkretną listą zadań, najlepiej w time blockingu tak zwanym, czyli nie lista zadań, tylko że od 8 do 9 robisz te rzeczy, od 9 do 12 robisz to, od 12 do 15 robisz to, bo to jest lepsze niż lista zadań, bo lista zadań to jest takie, że wiesz, a dobra, teraz sobie zrobię to, potem sobie zrobię tamto, a potem pomyślę, czy mi starczy czasu na te najważniejsze rzeczy, a jak zrobisz time blocking, to wtedy to działa dużo lepiej. Więc pytam, masz te rzeczy? Jak nie masz, to spokojnie. To znaczy, że trzeba zaplanować te rzeczy, bo jak to mówią, celuj w księżyc, to chociaż dolecisz do gwiazd. A jak nie celujesz wcale, no to nigdzie nie polecisz, dlatego też warto o tym myśleć. Michał Sołowow każdego ranka planuje swój dzień. Siada rano, rozpisuje, co konkretnie dzisiaj robię, kiedy i tak dalej. Rafał Sonik, multimilioner, był z nim odcinek na tym kanale, także zapraszam, jak ktoś nie widział. On mówi, że wyznacza sobie cele, potem je osiąga, pewnie nie wszystkie, niektóre szybciej, inne wolniej, ale potem od razu błyskawicznie wyznacza kolejne. Nie dla zasady, że on jest taki jakiś nieszczęśliwy i nic go nie cieszy, tak? Że osiągnąłem cel, kupiłem sobie jakieś auto na przykład albo coś i nie umiem docenić, bo już planuję kolejne. Nie, on mówi, że nie o to chodzi, tylko o to, że musi być kolejny cel, bo jak nie masz celu, no to zaczynasz się telepać. I tak naprawdę, i to jest ważna rzecz, że osiąganie swoich celów, to, że celujesz w kolejne rzeczy, nie oznacza, że nie umiesz docenić tych aktualnych, tak? Że ty sobie kupisz fajne auto i jak w tym momencie od razu planujesz kolejne, no to przestajesz się cieszyć tym. To jest bzdura. Co to za teoria jest w ogóle? Ktoś to badał? Gdzie są badania na to? Kto je przeprowadził? Kiedy i w jaki sposób? Poproszę dane. Więc to jest abstrakcja, tak? To, że ty planujesz w czasy w Hiszpanii, to nie oznacza, że nie możesz się dziś cieszyć czasami w Chorwacji. Znaczy, to jest bez sensu, tak? To jest nielogiczne. Więc to nie tak. Chodzi o to, żeby mieć zawsze jakiś cel przed sobą, bo wtedy wiesz, do czego możesz zmierzać i jednocześnie każdy kolejny warto, żeby był bardziej ambitny, no bo jak już wiesz, że stać cię na wypłatę, nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie, albo 20, albo 6, albo 50, no to wiesz, że dobra, to już masz, tak? Czyli celuj dalej wyżej, żeby nie graj na remis, bo to nikogo nie kręci, tak? Znasz kogoś, kto mówił, zawsze marzyłem, żeby być piłkarzem albo tenisistą i zremisować. Yeah, baby, chcę remis. Ja mam czasem wrażenie, że polska kadra niestety tak gra, że dzisiaj ciśniemy, może się uda obronić 0-0, ale to chyba nie jest właściwe podejście w życiu, no nie? To nie jest motywujące w ogóle, to motywująca jest gra na zwycięstwo, tak? Czyli po to trzeba mieć cele, bo wtedy wiesz, o co jest gra, tak? Stawka. Także tak to działa, a z kolei Rafał Sonik jeszcze mówi, że podczas porannego prysznica przygotowuje się mentalnie na wszystko, co go dziś czeka, analizuje listę zadań i po prostu już jest taki gotowy, ciśnie i jedziemy z tym. W dodatku od 20 lat prowadzi swój bardzo konkretny kalendarz ze szczegółowym programem dnia, co, kiedy, o której. Oczywiście ten kalendarz już dzisiaj jest zapewne obsługiwany przez jego tam asystentki i tak dalej, wiadomo, natomiast kalendarz musi być. Kiedyś pamiętam, kilkanaście lat temu prowadziłem jakieś szkolenia o biznesie i zapytałem na sali, gdzie było, nie wiem, z 50, może 100 osób, kto z was prowadzi kalendarz? Wydawało mi się to totalnie głupie pytanie, tak? No ale stwierdziłem, dobra, już zadam. A tu połowa osób podniosła ręce tylko. Mówię, ja pierniczę, to co? Ty robisz biznes i nie masz kalendarza, listy zadań, że ty to w głowie takie... No, bez sensu to jest, tak? To jest, trzeba być zorganizowanym. Ja wiem, ktoś powie, ale ja nie lubię, jestem wolna dusza, jestem artysta. Bzdura, wszystko ściema. A ja nie jestem sportowiec, nie lubię sportu, nie kręci mnie sport. Najchętniej to bym się ograniczył do robienia 10 tysięcy kroków i dajcie mi spokój. Ale wiem, że potrzebny jest jakiś sport, że trochę trzeba treningu siłowego po to, żeby mieć silniejsze mięśnie, bo to jest jednak ważne dla zdrowia. Wiem też, że potrzeba się też rozciągnąć po takim treningu, więc trochę jogi dodaje i tyle. I co? No i już, więc tyle. Także bez tych wymówek i bzdur tam, że ty nie jesteś stworzony do planowania, do Excela, do bzdety. Co to znowu za teoria jest? Teoria Excelowa homo sapiens, tak? Że są homo sapiens tacy, którzy są do Excela bardziej, a tacy, którzy nie. Co to jest za teoria? To jest abstrakcja wszystko, ściema i wymówka. Także musimy planować i każdy dzień. Ja to robię tak, że wieczorem planuję jutrzejszy dzień i robię to w time blockingu, czyli od której do której co dokładnie robię. Czyli na przykład wiem, że dzisiaj od 8 do 10 miałem trening. Podczas tego treningu zatwierdzałem jeden z odcinków, który ma trafić na ten kanał, żeby wszystko tam było ok. Potem wiedziałem, że trzeba się ostrzyc. Teraz mam ten odcinek do nagrania i wiem, że o 13 będę przygotowywać się do innego odcinka, czytając książkę po włosku, co zajmie mi 3 godziny. To jest konkretny, sensowny, realny plan i staram się taki plan rozszerzyć też na czas rodzinny, tak? Czyli, że nie tam, że potem wracam z pracy, to koniec i co się wydarzy, to będzie, tylko, że jak kończę, no to dobra, to od 17 do 18 na przykład robię to i to z rodziną, a potem to i to. To też warto planować, bo jak zaplanujesz, to się wydarzy. Jak nie zaplanujesz, no to różnie bywa. Także najlepiej moim zdaniem planować wieczorem kolejny dzień, bo rano to już jest taka wtedy energia do działania. Także tak to działa. Kolejny nawyk polskich milionerów, uczciwość. Wielu z nich podkreśla, że zwłaszcza względem partnerów biznesowych, czyli oczywiście ogólnie wobec wszystkich, to jest logiczne, ale względem partnerów biznesowych to jest klucz, ponieważ jak mówi Michał Sołowow, biznes ma wymiar długoterminowy i pamięta. I często ludzie tego nie kumają, zwłaszcza ci, którzy nie mają pieniędzy. Oni mówią często, nie, ci milionerzy to są wszyscy nieetyczne świnie takie, to są źli ludzie, manipulatorzy i tak dalej. I oczywiście pewne dowody na to są, tak, bo się okazuje, że jakaś firma odzieżowa ma fabrykę w Bangladeszu, dzieci tam pracują po 16, nie wychodzą, ryzykują życiem i tak dalej. Albo ktoś tam produkuje dżinsy i są piaskowane w bardzo niezdrowych okolicznościach. Ludzie potem mają choroby płuc, którzy to robią i tak dalej. Czy takie firmy jak firmy Billa Gatesa, to już w ogóle o tym to można mówić godzinami, co tam się, jakie tam są case'y. Zresztą będziemy o tym mówić na tym kanale, mówimy o tym czasem, a niedługo to już w ogóle. W każdym razie, jasne, są takie przypadki. Tak samo jak jest przypadek, że to człowiek bez pieniędzy, kogoś napada, morduje i gwałci. Więc nie wyciągałbym tu pochopnych wniosków. Natomiast faktem logicznym wręcz jest, że jak w biznesie oszukujesz partnerów biznesowych, no to prędzej czy później będzie problem. Zwłaszcza w dobie internetu, tak? Czyli jak kogoś oszukasz, to trafi do internetu, bo on się poskarży internetowi i za każdym kolejnym razem będzie trudniej. Tak samo jak idziesz do lekarza, no to pewnie sprawdzasz znany lekarz.pl, czy jak tam byś znalazł, że ten lekarz ma jedną gwiazdkę, to by już nie było argumentu, że dobra, ale on ma termin na jutro, no dobra, ale jeżeli tam ludzie piszą, że on im zepsuł na przykład zęby albo wyciął im nie tą rękę, co trzeba, to może jednak lepiej tam nie iść. No i tyle. Więc jak będziesz nieuczciwy wobec partnerów biznesowych, to nie jest tak, że ty zarobisz dzięki temu. Jasne, może nawet jednorazowo jakiś wał zadziała, ale na dłuższą metę jest coraz trudniej takim ludziom, bo biznes pamięta, tak? Internet pamięta i w końcu będzie widać, czy ktoś szanował ludzi, robił dobre deale, czy nie. Także to jest kluczowa rzecz i żeby dorobić się dużych pieniędzy, trzeba dotrzymywać słowa, dowozić to, co obiecałeś i tak dalej, zamiast robić metodą spalonej ziemi, tak? Czyli wymyślam jakiś totalnie durny biznes, opycham ile wlezie, jakichś magicznych pakietów nie wiadomo czego, pakiety reklamowe albo pakiety inwestycji na plantację bambusa w Meksyku i tak dalej, a potem się wymyśli za rok inny biznes. Tylko się okazuje, że ta ziemia jest naprawdę spalona i co roku jest trudniej robić kolejne wały, więc może czemu by od razu nie zrobić czegoś, co długofalowo będzie zarabiało dla ciebie przez całe życie. Nawet jeżeli jakiś biznes po prostu nie wyjdzie, bo tak czasem bywa, to twoi partnerzy biznesowi będą mieli do ciebie szacunek, bo będą mieli z tobą dobre doświadczenia, więc będą chcieli dalej działać. Kolejny nawyk polskich milionerów to jest szukanie okazji. To się niby wydaje takie oczywiste, ale nie do końca tak jest, bo ja się pytam, bo ja czasem jak mam znajomych takich, którzy się biznesem nie zajmują, to oni uważają, że ja jestem dziwny, a z kolei dla mnie to jest totalnie normalna rzecz. Co? To, że jak idę do teatru na przykład, to siadam i liczę miejsca. Następnie patrzę, ile kosztuje bilet, następnie liczę, ile w takim razie jest wpływów i patrzę, ile jest aktorów i liczę, kto z nich jest głównym, kto jest pobocznym i mniej więcej mi wychodzi, ile ci aktorzy mogą za to dostać i tak oto dochodzę do wniosku, że model biznesowy pod tytułem teatr jest do bani. Potem idę do kina, patrzę ile jest tutaj osób, ile za bilet, kto ma popcorn, ile za to mógł zapłacić i se wyliczam, ile na tym filmie ktoś zarobił. Dla mnie to jest totalna oczywistość i zawsze tak było, a dla tak zwanych normalnych ludzi to jest trochę chore jednak, no nie? Ale że co, to przecież my idziemy do kina po to, żeby zobaczyć film, tak? A jak jemy popcorn, to po to, żeby poczuć jego smak. Ja oczywiście też, ale zawsze po wyliczeniach. Zawsze. Naprawdę autentycznie zawsze. Jak jestem na wczasach, patrzę, ile osób jest przy barze, co piją, ile średnio wydają, ile osób jest w restauracji, bo mnie to interesuje. Jaki jest rachunek, jak dostaję, nie wiem, w Chorwacji na wczasach, jak dostanę rachunek, to patrzę na numer paragonu. Bo chcę wiedzieć, który dzisiaj jestem, ile zapłaciłem, ile dziś ta restauracja zarobiła. Po co? Tak po prostu mam. Wcale nie planuję otwierać restauracji, ani w Polsce, ani w Chorwacji, ale chcę wiedzieć. Po prostu muszę wręcz wiedzieć. Jestem uzależniony od tego, więc wyliczam. I to jest szukanie okazji, tak? Normalna rzecz dla przedsiębiorczych ludzi. Jak ktoś tego nie ma, to zawsze może mieć, bo to jest przecież nawyk. To nie jest coś, czym się ktoś urodził, tylko to jest nawyk. I to mówi na przykład Solorz-Żak, właściciel Polsatu, że on ma nawyk, totalny nawyk obserwowania świata pod kątem okazji. On cały czas patrzy i mówi, a dobra, energia atomowa to będzie hit. Wchodzimy w to. Tak? Wcześniej, lata temu, telewizja własna, to jest możliwość zysków reklamowych, ale też budowania jakiejś może ideologii nieraz, dealowania z władzą i tak dalej, a to mi jest potrzebne do innych biznesów. Wchodzimy w to. Tak? I tyle. To jest szukanie okazji cały czas. Więc pytam się ciebie, czy ty widzisz okazję, czy może widzisz problemy, bo są też tacy ludzie, którzy wszędzie widzą problem. Czyli jak ja im powiem, słuchaj, to było na tym filmie 300 osób, każda zapłaciła, nie wiem, 35 zł za bilet, a jeszcze 100 osób ma popcorn za tyle i tyle, a cała ta robota polega na tym, żeby włączyć ten film, a ten gość, który obsługuje ten projektor, to on obsługuje wszystkie projektory na 10 salach w tym samym czasie, bo to nie problem. I coraz bardziej to idzie w dodatku w automatyzację, bo automaty sprzedają bilety albo internet, więc coraz mniej pracowników potrzeba. No i wyliczam i wychodzi na to, że tu jest niezła kasa może na tym być. I ktoś ma problem. Nie, bo ten popcorn to się może zepsuć, a bo trzeba dużo zapłacić za licencję na ten film, a bo to trzeba lokalizację, a bo duży czynsz i tak dalej. Czyli myślenie problemami zamiast rozwiązaniami. Zamiast zaakceptować problemy i jechać jeden za drugim. Dobra, jak to rozwiązać, jak to rozwiązać, jak to rozwiązać. Okazje, 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 a nie problemy, problemy, problemy. Tak? To się przydaje nie tylko w biznesie, ale we wszystkim. W dobrym związku, w dobrym wychowaniu dzieci i tak dalej, i tak dalej. Szukanie okazji na to, żeby było lepiej i rozwiązywanie problemów. Kolejny nawyk. Robienie tego, co się lubi. I tu od razu mówisz, ale zaraz Maćku, jak? Jak to polscy milionerzy mówią, że im pomaga robienie tego, co się lubi? Jak wcześniej mówiłeś, że właśnie oni potrafią robić to, czego nie chcą robić. Otóż jedno drugiego nie wyklucza. Bo chodzi o to, tak jak ja powiedziałem wcześniej, jak robię ten program, to jest to coś, co lubię. Kręci mnie to i do tego jeszcze robimy Instytut Lingwistyki, języki i tak dalej. To mnie generalnie kręci i dzięki temu łatwiej mi się to robi, chętniej mi się robi researche i tak dalej. Przygotowuję dla Was odcinki, zarządzam firmami, przygotowuję nowe języki w kursie, dba o to, żeby w naszym instytucie była nowa apka świetnie rozwinięta. Jest to wszystko generalnie kręcące, więc to mega pomaga. Gdybym produkował skarpety, byłoby dużo trudniej, bo mnie to średnio kręci, choć lubię kolorowe skarpetki, to fakt, ale produkcja skarpet, tekstylia, no nie wiem, na razie tego nie czuję, może kiedyś, kto wie, nie zamykam się, natomiast na razie byłoby to mało kręcące. Więc chodzi o to, że w każdej rzeczy nie ma 100% przyjemności, tylko zawsze są takie, które są nieprzyjemne, albo takie, które są dziś przyjemne, ale jutro jest taki dzień, że wszystko jest nieprzyjemne, no i, a mimo to robimy. Natomiast generalnie wybieranie sobie takich branż, które cię kręcą, oczywiście to muszą być logiczne branże, takie, gdzie ludzie chcą za coś zapłacić, tak? Ale wybieranie takich branż ma większy sens, tak? Czyli na przykład Michał Sołowow znowu mówi, że on generalnie lubi ogólnie przedsiębiorczość. To jest wtedy jeszcze łatwiej, tak? Bo wtedy się okazuje, że możesz robić cokolwiek. Jeżeli to jest przedsiębiorczość, polega na rozwijaniu czegoś, tworzeniu produktu, zatrudnianiu ludzi, to zawsze jest kręcące. Ja mam prawie podobnie, bo są takie rzeczy, że naprawdę nie wiem, faktycznie przy tych skarpetach chyba jednak by było nudno, ale ogólnie wiele rzeczy bym sobie był w stanie wyobrazić. Mieć hotel, myślę, że mogłoby być to ciekawe. Prawdopodobnie bezsensowne biznesowo, ale jednak ciekawe. Mieć myjnię, spoko. Wyobrażam to sobie. Natomiast poświęcam się innym rzeczom i tyle. Więc milionerzy polscy mówią, rób to, co lubisz W tym i tak będzie kupa rzeczy, których nie będziesz lubić albo danego dnia ci się nie będzie chciało i trzeba je robić, a nie płakusieć. Ale generalnie, jeżeli chodzi o wybór branży i twojej dziedziny, to szukaj takiej, która raczej jest przyjemna niż tylko taka, że dobra, tam jest kasa i już, tak? Czyli no, słyszałem, że na Bitcoinie się da zarobić, nienawidzę tej technologii, nudzi mnie, wkurza i tak dalej, no ale trudno, no jak mówią, że się da zarobić, to już robię. No to jest bez sensu, tak to nie zadziała. Jedziemy dalej. Kolejny nawyk polskich milionerów, przyjmowanie feedbacku i otwartość na pomysły innych ludzi. Czyli coraz trudniej w tych czasach dorobić się, robiąc wszystko po swojemu, będąc najlepszym we wszystkim, wiedząc wszystko i tak dalej, bo świat się bardzo szybko zmienia. Bardzo szybko. I dlatego firma na przykład potrzebuje ludzi myślących w różny sposób. Często to też oznacza ludzi w różnym wieku, tak? Dlatego jeżeli jestem dziadem, tak? Mam pod 40, jeszcze rok, ale jeszcze chwila. No w każdym razie, dlatego mamy Karola, który jest w okolicach 30 i on 100 razy lepiej rozumie Facebooka i reklamy na Facebooku, reklamy na Google'u i powoli też na LinkedInie, ponieważ to jest jego bajka. Ja się usunąłem z mediów społecznościowych od 3 już chyba lat, ich w ogóle nawet nie mam, nie mogę nawet wejść na Facebooka, nie mogę wejść na Instagrama, moje życie jest 100 razy lepsze, mam 100 razy więcej czasu na mądrzejsze rzeczy, na przykład uczenie się języków, rozwijanie kolejnych biznesów i tak dalej, więc nie straciłem absolutnie nic na tym, ale potrzebujemy kampanii, potrzebujemy mediów społecznościowych w firmach, tak? Bo to nie jest tak, że ja się usunę, no i dzięki, cześć, bo ja nie lubię Facebooka, to nas nie będzie na Facebooku. Musimy być na Facebooku, bo takie są czasy. I tak samo jak na TikToku musimy być. No i już, więc jest Karol, który rozumie to pokolenie i tą całą ideę tych mediów i przede wszystkim płatnej reklamy. On to kuma, on wie, jak to wszystko działa. Mamy Roberta, jeszcze młodszego, który z kolei rozumie, jak może działać wydawnictwo w świecie nowych mediów, tak? Jak je promować, jak tworzyć oryginalne pozycje, których nikt jeszcze nie wymyślił. I dlatego wydawnictwo Ekspertia działa nam tak świetnie. Mamy w Instytucie Lingwistyki, mamy Arenikę, która z kolei podróżuje po świecie, mieszka w Indonezji, gdzie mamy połowę firmy w tym momencie, jeżeli chodzi o Instytut, to dosłownie połowa jest na Bali i tam działa międzynarodowa ekipa i tak dalej. I ona ma zupełnie inne spojrzenie niż ja na to, tak? Bo ma inne kontakty, innych ludzi wokół siebie i tak dalej i świetnie się tutaj ekipa uzupełnia. Dlatego też to rewelacyjnie działa, więc taka otwartość, bez tego ani rusz. Jak będziesz robić po swojemu, nie będziesz robić narad ze swoimi ludźmi, nie będziesz otwarty na ich pomysły, nic z tego nie wyniknie. Rafał Brzoska na przykład regularnie bierze feedback od zespołu, ale nie tylko, bo również od klientów. Poprzez media społecznościowe. Regularnie sam odpisuje na wiadomości klientów po to, żeby być ich bliżej. A co do zespołu, regularnie ma taką godzinę czy dwie otwartych drzwi, gdzie można przyjść, zagadać, powiedzieć: ty Rafał, mam taką sprawę, to i to nie działa, to bym chciał zmienić. I on to bierze i zmienia. Bo jeżeli to nie jest oczywiście głupie, no ale wiadomo. Natomiast tak to działa i dzięki temu działa to lepiej. Zastanów się, czy ty tak samo podchodzisz do swojego zespołu i do swoich klientów, czy uważasz, że jednak ty wiesz wszystko, zjadłeś wszystkie rozumy, no i nikogo nie musisz słuchać, bo ty przecież jesteś mistrzu świata. Widzisz, ja się uczę języków od lat i od lat się uczę, jak się uczyć języków, więc można by powiedzieć, że już przerobiłem wszystko, co było. Kilkadziesiąt książek na ten temat przeczytałem. Kilkaset godzin o samej nauce języków przesłuchałem. A mimo to w moim zespole są osoby, które też uczą się języków i regularnie wpadają na jakiś pomysł, którego ja bym nie wymyślił. I to jest rewelacja. Tak to powinno działać. Solorz-Żak mówi, że ma wiele własnych pomysłów i z tym nie ma problemu, ale lubi też słuchać pomysłów pracowników, bo bardzo często to te się okazują takimi game changerami, więc warto. Arkadiusz Muś. Człowiek, który zarządza grupą Press Glass. To jest jeden z największych producentów szyb zespolonych w Europie. Mówi, że on w ogóle to skupia się dzisiaj na działalności społecznej, a rozwój firm, misje i wizje tych firm to on zostawia młodszym. Niech oni ogarniają. To jest dopiero podejście na kozaka, tak? Oczywiście, pewnie nie zrobił tego z dnia na dzień, tylko przygotowywał, szukał właściwych ludzi, menedżerów i tak dalej, wiadomo. Ale ogólnie to do tego doszło. I mówimy o firmie, która zarabia setki milionów, a nie jakiejś firmie krzak. Także widzisz, da się tak. W związku z czym on jeszcze do tego mówi, że daje pracownikom na tyle też wolność, żeby sami wiedzieli, co na przykład robią ze swoimi pieniędzmi, tak? Czyli on im nie będzie kupować karnetów na tenisa, bo może nie lubią tenisa. To on im woli dać kasę i niech se sami zdecydują, czy wolą sobie za to kupić kebaba, czy iść na tenisa. To ich decyzja, więc generalnie dawanie ludziom wolności to jest bardzo ważna rzecz. Marek Piochocki ze spółki LPP, czyli z firmy Reserved, House, Crop i tak dalej, mówi, że codziennie siada w open space w swoim zespole, by zrozumieć, o co im chodzi, tak? Jakie mają problemy, jakie mają wyzwania. Nie po to, żeby kontrolować i siedzieć tam z rózgą, tylko po to, żeby się zastanawiać, co tu jeszcze można zrobić lepiej i poprawić. Tak to działa. Kolejny nawyk polskich milionerów: rozwijanie się. Ci ludzie rozumieją, że muszą wiedzieć więcej, muszą umieć więcej. Tak to działa. Jak pogadasz z ludźmi, którzy zarobili w inny sposób niż wygranie na loterii, a ci, co wygrali na loterii, i tak do 2 lat są bankrutami. I to też nie jest chyba przypadek. Więc ta cała reszta, czyli większość, ci, którzy się dorobili ciężką pracą, ale też mądrą przede wszystkim, bo ciężko, no to można sobie pracować nieskończoność i niekoniecznie to przyniesie efekt. Natomiast ciężka i mądra to już bardziej. To oni wszyscy dużo wiedzą. Rozumiesz to? Oni nie tylko w swojej branży wiedzą bardzo dużo, znają się na tym, co robią, ale oni też mają taki ogólny poziom rozwoju osobistego na bardzo wysoki. Tak? Ogarniają inteligencję finansową, ogarniają, jak zarządzać pieniędzmi, jak zatrudniać ludzi, czyli mają jakąś wiedzę o HR-ze, mają podstawy co najmniej księgowości, a bardzo często zaawansowaną wiedzę o księgowości, mają co najmniej podstawy prawa, a bardzo często zaawansowaną wiedzę prawną i tak dalej, i tak dalej, więc oni dużo wiedzą. Parę przykładów. Marek Piochocki z House'a, Cropa i tak dalej mówi, że regularnie czyta o 3 dziedzinach. Po pierwsze o menedżmencie, czyli o zarządzaniu firmą. On jest zwolennikiem turkusowej organizacji, czyli takiej, gdzie nie ma takiej hierarchii na zasadzie ja szef, a ty tutaj się słuchaj, tylko że jest taka równość, że każdy może mieć pomysły, każdy może każdemu dosrać, czyli może przyjść człowiek z najniższego stanowiska tak zwanego i powiedzieć do szefa wszystkich szefów: ty, ale to robisz źle, to nie możesz tak robić, bo to nam psuje firmę. I to jest jak najbardziej akceptowalne i można tak. Także to jest turkusowa organizacja w bardzo dużym uproszczeniu. Więc on czyta dużo o menedżmencie, czyta o samorozwoju ogólnym, czy pewnie o zarządzaniu czasem, o tym, jak być lepszym człowiekiem, jak mieć mocniejszy charakter i tak dalej. I oczywiście o swojej branży, czyli o branżowej literaturze fashion, żeby się cały czas orientować i żeby nigdy nie wyjść z obiegu. To jest jak najbardziej bardzo ważna rzecz, więc siedzi w tym i działa. Ja na przykład uważam, że będę lepszym przedsiębiorcą dzięki temu, że właśnie czytam książkę, która się nazywa, akurat czytam po czesku, więc ona się nazywa Mała kniha stoicyzmu, czyli mała książka stoicyzmu, która wcale nie jest taka mała, bo ma 350 stron i uczy się, cóż ten 1000 lat temu mówili Marek Aureliusz, Seneca i Epiktet i tak dalej, i czemu taki Epiktet, który był niewolnikiem, to był mega szczęśliwym człowiekiem. Jak on to ogarnął? Tak? Bo to jest jakaś wiedza, której ja nie mam. Gdybym ja dziś był niewolnikiem, no to bym nie był szczęśliwym człowiekiem, a on był. Czyli on musi umieć coś, czego ja nie umiem i chce się tego nauczyć. I stoicyzm, uważam, rewelacyjnie przydaje się w biznesie, bo nagle zawali coś pracownik i ty zamiast krzyczeć, drzeć ryja i od razu zwalniać i tak dalej, to podchodzisz do tego na chłodno, wiesz, dobra, jak dać feedback i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas rozwój, praca nad sobą, rewelacyjna sprawa. Dlatego też ja czytam książki, spędzam dużo czasu na YouTubie, ale nie na goniących się kotkach, tylko na konkretach, tak, rozwojowych rzeczach. Chcę wiedzieć coraz więcej, bo to się przekłada bezpośrednio na sukces w każdej dziedzinie życia. Zbigniew Jakubas mówi, że pierwsze 4 godziny każdego dnia poświęca na czytanie ekonomicznych informacji. A to widzisz, przed chwilą mówiliśmy, że on pracuje tyle godzin dziennie, ale zobacz, ta praca to nie jest tylko jakaś taka haruwa, ciśniemy, wykonywanie, odhaczanie zadań, tylko nagle się okazuje, 4 godziny z tego to jest edukacja. Wow. A niektórzy myślą, dobra, ja nie mam czasu na edukację i zdrowie, bo ja teraz cisnę. No właśnie, tak naprawdę człowiek zdrowy ciśnie lepiej i człowiek wyedukowany ciśnie mądrzej. Więc w tym również to się musi znaleźć w tych godzinach tej tak zwanej ciężkiej pracy. Rafał Sonik pisze, że edukuje się bardzo dużo, ale jak tylko zyskuje jakieś informacje, to wysyła je paru ekspertom do sprawdzenia, bo jest uczulony na fake newsy. Tak? Czyli wie, że zwłaszcza jak są jakieś informacje ze świata, nie chce ich łykać jak pelikan, bo na Facebooku coś piszą. Dlatego między innymi ja usunąłem Facebooka, bo podczas pandemii tyle rzeczy tam czytałem, takich niestworzonych, że tylko się zabić od razu i już. że stwierdziłem, nie, wychodzę z tego, bo to bez sensu. Zwłaszcza, że każdy z tych newsów, jak sprawdzałem w dwóch źródłach, to już się okazało, że są dziurawe jak sito. Także stwierdziłem, lepiej w ogóle nie mieć dostępu do newsów, jak nie muszę, i olać to, i nie wiedzieć, co się dzieje na świecie, i wtedy jestem lepszym, szczęśliwszym człowiekiem. W każdym razie strategia Rafała Sonika jest dobra. Jak dostaje newsa, zwłaszcza złego, ale nie tylko, to wysyła do paru osób dla potwierdzenia, zweryfikowania źródeł, sprawdzenia, czy to naprawdę jest fakt, czy tylko jakieś domniemanie i teoria szaleńców. Także bardzo ważna rzecz. Kolejny nawyk polskich milionerów: sport. Dbają o ciało, bo rozumieją, że jak nie będą zdrowi, to wszystko się wykrzaczy. Związki, małżeństwa, dzieci, wszystko. I biznes przede wszystkim też, tak? No bo jak będą w szpitalu, to nie będą pracować, więc raczej to nie zadziała. Także w tym czasie zapierniczania tak zwanym, to oni też mają tą godzinkę lub dwie na sport. I tutaj są wszyscy jednomyślni, tak? Wszyscy. Sołowow, który mówił, że nie lubi sportu, ale go uprawia, bo wie, że to jest zdrowe, no to robi, i mówi, że sport jest super, bo w ogóle uczy rywalizacji, stawiania celów długoterminowych, dyscypliny, czyli właśnie tego, że nie chce mi się, ale robię, i to się przydaje potem w innych rzeczach, również w biznesie. Rafał Brzoska gra regularnie w golfa. Jak sam mówi, średnia długość życia golfisty, który gra 3 razy w tygodniu w golfa, wydłuża się o 10 lat. Nie wiem, czy to, no nie wątpię, że on sprawdza swoje źródła, więc pewnie tak faktycznie jest. I to nie dziwne jest, bo to by było logiczne, tak? Golf to nie jest sport wyczynowy, taki, że się zajedziesz jak pies z ozorem na wierzchu, tylko jest to sport, gdzie dużo czasu spędzasz w zieleni, to na 100% jest zdrowe, na to jest mnóstwo badań, jest to spokojne, a jednak się człowiek rusza. Do tego się spędza czas zazwyczaj z miłymi ludźmi, bo rzadko się samemu gra w golfa i tak dalej, więc to wszystko się trzyma kupy i dlatego... Tak samo Arkadiusz Muś, wspomniany już wcześniej, też gra w golfa. Doktor Irena Eris, trochę już z mojej branży, bo również produkujemy przecież kosmetyki naturalne Slavia, więc jesteśmy jej konkurencją, wychodzi na to. To ona również grywa w golfa, także ktoś oczywiście zawsze może się uciec do tego takiego stereotypu, tak, że te zarobasy to wszyscy żrą kawior, grają w golfa, piją whisky, palą cygara. I często to tak trochę jest, ale nie zawsze, tak? Bo akurat ten golf to jest najmądrzejszą z tych wszystkich rzeczy. Oczywiście ekolodzy się załamują, tak? Bo tyle przestrzeni na pola golfowe i tak dalej, można by domy postawić dla biednych. No ale zostawmy już takie tutaj przesadzone ideologie. Raczej akurat z tych wszystkich rzeczy to golf jest tym najlepszym, tak? Bo cygara wątpię, whisky raczej nie do końca, kawior pozyskuje się go dość brutalnie, natomiast golf jak najbardziej, więc tutaj ekipa również gra w golfa, ale Rafał Brzoska również podpowiada, że bardzo mu pomógł pierścień Oura, czyli ten pierścień, który się nosi na ręce, i on monitoruje twoją pracę serca i różne tam inne rzeczy, sen również. Ja osobiście takiego nie mam, bo mnie by to wkurzało, ja nie lubię, dlatego ja też zegarka nie noszę, bo mnie to wkurza, mieć cały czas ciągle coś na sobie. Oczywiście do obrączki jestem przyzwyczajony, ale zegarek mnie wkurzał, więc taki pierścień, no to też chyba, że na parę dni, żeby przetestować, zbadać co trzeba i już, i za parę miesięcy znów wrócić na parę dni. Natomiast on, z tego co kojarzy, to nosi go na stałe i mówi, że od kiedy go nosi, to na przykład spotkania robi na stojąco. Czyli jak jest spotkanie w biurze, to on chodzi po biurze, a nie siedzi. Kiedyś siedział, a teraz ten pierścień ma tam statystyki w apce, więc to aż się chce, tak? Tak samo jak ja mam w apce ilość kroków, no to siłą rzeczy, jak mi się to ciągle pojawia przed oczami, to działa to, tak, że na ambicje, że a dobra, nie zrobiłem dzisiaj jeszcze, trzeba docisnąć i tak dalej. Także dziś na szczęście mam 16 dzień z rzędu 10 000 kroków wzwyż, więc się cieszę, że jest passa, taka bez żadnej przerwy, i oby trwała jak najdłużej, więc obserwowanie tego działa. Tak samo jak badania pokazały, że ludzie, którzy mają na stole słodycze, są średnio 8% grubsi od tych, którzy mają na stole owoce. I to jest całkiem logiczne, to jest całkiem oczywiste. To nie chodzi o to, co tam masz w szafie, tylko o to, co masz na widoku, tak? Jeżeli masz coś dobrego na widoku, to korzystasz z tego dobrego. Jak nie, no to nie. No i tyle. Także tak to działa. Co dalej? Brzoska też, Rafał mówi, że regularnie robi badania, żeby nadzorować, co się tam z tym zdrowiem dzieje, gdyby co, żeby szybko zareagować. To jest ważna rzecz, bo jak to mówi z kolei Tomasz Kamel, którego ojciec niestety zmarł na raka przed laty, ale po wieloletniej walce przeżył więcej niż wszyscy zapowiadali, dlatego że się szybko zorientował, w miarę szybko. No to Tomasz Kamel mówi fajną rzecz, że to, czy ty się zbadasz, nie wpływa na to, czy tam coś jest, tak? A my często, i ja się sam na tym często przyłapuję też, że czasem się boję zrobić badanie, bo się boję, że coś wyjdzie, nie? Ale to nie jest tak, że to badanie powoduje, że tam coś się pojawia nagle, tylko, że jeżeli tam coś jest, to tam jest, tak? No i tyle. Tak samo jak ja nie muszę robić sobie rentgena, żeby wiedzieć, że mam serce. Tak? Ono tam jest. Niezależnie, czy ja się tym zajmuję, czy nie, czy ja je widziałem kiedyś na zdjęciu, czy nie, ono tam jest. Tak samo jak żołądek. Są. No i tyle. One dobrze, że tam są, ale gdyby coś było jeszcze, to lepiej wiedzieć wcześniej. Bo co do zasady w zdrowiu wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Badania to brutalnie pokazują, że lepiej zadbać o zdrową dietę wcześniej, bo ona drastycznie zmniejszy szanse na choroby straszliwe. A później, zmieniając dietę, jak już się jest chorym, to trochę mniejszy jest efekt tego, ale dalej może być niezły. Natomiast znowu, no, im wcześniej się dowiesz w razie czego, tym szybciej możesz zareagować i coś zmienić. Ja wiem, że to tym wcześniej się ma złe emocje pod tytułem ja pierniczę, co mi tu wyszło, ale jednak szybciej możesz dzięki temu podjąć akcję i coś z tym zrobić. Więc badajmy się, jest to mądra rzecz. Kolejna osoba, Dariusz Miłek z firmy CCC, kolarstwo. Kiedyś nawet zawodowo przecież uprawiał, był zawodowym kolarzem, teraz już pasjonacko. No i również, znowu kolejny przykład. Rafał Sonik, oczywiście wyścigi, ale nie tylko, bo również tenis, windsurfing, narty. Także człowiek mocno wysportowany. Zawsze tak jest. To jest ciekawe, że chyba nie ma takich ludzi, z najbogatszych ludzi świata i w Polski, którzy by nie uprawiali jakiegoś sportu. To jest ciekawa rzecz, bo często jest takie przekonanie, że jak już będę bogaty, to będę mieć czas na zadbanie o siebie. A tu się okazuje, że właśnie nie. Że właśnie przez to, że nie dbasz o dobry sen, o dobrą dietę i o sport, to masz 100 razy mniej energii, jesteś przez to 100 razy mniej efektywny w pracy i przez to nie będziesz bogaty, no. Bo zabraknie tego wszystkiego. Jak się człowiek dobrze wyśpi 8 godzin, wstaje rano z takim powerem, że naprawdę może zapierniczać jak Katarynka. A jak się wyśpi 6 godzin, bo pracował do nocy, to wstaje rano i cały dzień jest do bani. Jest powolny, nieskuteczny, ma głupie pomysły i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ważne. Także bogaci ludzie uprawiają sport, ale nie dlatego, że są bogaci i mają czas, tylko dlatego są bogaci, że inwestowali również w sport, który zadbał o ich ciało i dzięki temu mieli więcej energii, bo tu nie chodzi o jakąś magiczną rzecz, tylko o energię, tak? Poziom energii mamy wszyscy ograniczony. Wiadomo, to zależy od zdrowia, wieku, różnych tam innych rzeczy i tak dalej. Wiadomo, sześciolatek to ma nieograniczoną energię, ale to przecież zależy od żarcia, spania i ogólnie zdrowia, tak? Czyli sportu również. Jak zrobisz dobry trening, to oczywiście jesteś po nim zmęczony, ale długofalowo, czyli wieczorem i jutro masz dużo więcej energii, tak? Jak się dobrze wyśpisz, masz dużo więcej energii, tak? I z tego zbiornika możesz potem czerpać przez cały dzień. Więc jest to prosta, naukowa rzecz. Reinwestowanie i rozsądne zarządzanie kasą. To jest coś, co jest również charakterystyczne dla polskich bogaczy, dlatego są bogaczami. Michał Sołowow mówi, że długo czekał na pierwszy milion, mimo że zarobił już wiele milionów. Dlatego, że wszystko od razu reinwestował. Czyli jak tylko coś zarobił, reinwestował. Zatrudniał ludzi, zwiększał, nie wiem, na przykład biuro, rozwijał nowy biznes, inwestował w towar i tak dalej, tak? Czyli jak tylko były pieniądze, zaraz je wpuszczał w biznes. Czyli nie chciał być bogaty w sensie od razu takim, że kupię se Ferrari i tak dalej, tylko mówi wiele, wiele lat, mimo że zarobiłem już wiele milionów, to dalej nie byłem milionerem w takiej definicji, że mam milion na koncie. Bo nie miał. Bo zawsze wydawał na bieżąco, ale nie na głupoty właśnie, tylko na biznes. I dzięki temu dzisiaj tych milionów ma znacznie więcej, tak? Także to jest ciekawa historia i zresztą on mówi, Michał Sołowow, że 14 lat mieszkał w kamienicy w mieszkaniu po babci, mimo że już mógł sobie kupić wypasioną hawirę 300 metrów z basenem i tak dalej, już mógł, ale jeszcze wolał reinwestować, mieszkać w tym mieszkaniu, póki było dobre. I tyle, więc stara się nie wydawać na głupoty. Oczywiście ja nie wątpię, jakbyśmy tak z nim pogadali sam na sam, to tam się okaże, że pewnie ma jakiś fajny samochód, pewnie ma dzisiaj już jakiś fajny dom i tak dalej, ale to zawsze leci z takim opóźnieniem, tak? Czyli gościu, ktoś się oburzy, tak? Ktoś ma na przykład dom za 30 milionów, po co komu taki dom? A ja nie pytam po co, bo ja bym nie chciał takiego domu, akurat nie mam takiego celu, ale jak ktoś już miał taki cel i sobie go osiągnął, to niech mu się wiedzie, pytam tylko, kiedy go kupił, tak? Jeżeli miał 100 milionów i kupił dom za 30, no to bardzo dobrze. Ale ja znam takiego gościa, który kupił za 30 milionów dom, mając milion na koncie. Rozumiesz to? I potem wpłynęło to na jego firmę, no bo się okazało, że te raty były przepotężne. Tam to, że on miał zdolność kredytową, fajnie, no ale trzeba było za to płacić, za utrzymanie tego, kupę kasy i potem on musiał ładować pieniądze w raty za dom, które mógłby inwestować w biznes dalej i przez to biznes zaczął mu gorzej iść. Lipa. Dlatego też mądrzy polscy milionerzy to są ci, którzy jasne, inwestują nawet jak mają jakieś cele swoje finansowe, jak najbardziej korzystają z życia, bo tu nie chodzi o to, żeby się umęczać i o, mam 1 000 000 na koncie albo 100 i będę się teraz biczować, no nie? I bez sensu. Tylko żeby to robić we właściwym czasie. Mądre zarządzanie pieniędzmi. Rafał Brzoska na przykład mówi, że w inwestycjach kieruje się intuicją i jak czuje, to w to idzie i się nie martwi, że może stracić. Czyli inwestuje tyle, ile może faktycznie stracić, czyli jakby miał, bo teraz strzelam i nikomu w portfel nie zaglądam, ale jakby miał 100 milionów, to pewnie w inwestycje za 10 albo 20 by wszedł, ale w inwestycje za 300 raczej już nie, tak? Bo inwestuje tyle, ile może stracić. Jest to mądre. Wszyscy mądrzy inwestorzy tak robią i dlatego też podejmuje się łatwiej wtedy decyzję, bo jak może stracić, no to dobra, to ta inwestycja wygląda na dobrą, intuicja mi mówi, że to może mieć sens, to wchodzę. Jak przegram, to znowu potem się będę analizować, zastanawiać, czemu przegrałem tę bitwę i myśleć nad tym 3 razy dziennie, co zrobić lepiej następnym razem. Natomiast jak nie wejdę, to się nie dowiem. Dlatego też warto inwestować zgromadzony majątek, reinwestować zarówno w biznes, jak i w inne formy inwestowania. Jest to mądre, bogaci ludzie to robią. Trzeba zabezpieczać swój majątek, bo inaczej przy inflacji 20, 30, 40% realnej, no to wszystko ci przepadnie po prostu i tyle. Marek Piochocki z LPP, czyli z Reserved, House, Crop i tak dalej, ma na przykład tak, że dba obsesyjnie o swoją prywatność do tego stopnia, że nie wiadomo jak on wygląda. Rozumiesz to? Gość jest w setce najbogatszych Polaków, nie wiadomo jaką ma twarz, ponieważ ona jest zastrzeżona. Jak to zrobił? Zgodnie z polskim prawem nie wiem. No, masz pieniądze, zrobisz wszystko. Natomiast znane jest jego nazwisko, ale nie wiadomo jaką ten człowiek ma twarz. Jego rodzina tak samo, dzieci i tak dalej, nie wiadomo jak wyglądają. Dlaczego? Dlatego, że on lubi jeździć tramwajem, autobusem, a jak lata międzynarodowo, to lata raczej Wizerem. Zapytasz czemu, skoro mógłby latać drogimi liniami w klasie biznes i tak dalej, a on mówi, że nie ma potrzeby. Nie, żeby ci, którzy by tak zrobili, to są jacyś źli, bo jak kogoś stać, nie chce lata, tak? Ma własny odrzutowiec i tyle. Ale on czuje, on mówi, że nie ma potrzeby akurat, on lubi w tramwaju być se zwykłym człowiekiem i tyle, lubi tramwaj, lubi komunikację miejską i tak dalej, i tak dalej. Także ja to w sumie rozumiem, bo jak jadę zwłaszcza za granicę, no to uwielbiam być w metrze, mimo że niby metro to takie czarne i smutne, a ja jakoś uwielbiam, tak się rozglądam, wtedy mogę łatwo się rozglądać po świecie, bo są różni ludzie z różnych kultur i tak dalej, a każdy patrzy w komórkę, więc mogę swobodnie się wszystkim przyglądać, nikt nie zauważy, także jakoś mi się to podoba, albo poznawać transport w jakichś innych krajach, jak on jeździ, którędy i tak dalej, czy przejażdżka double deckerem po Londynie, fantastyczna historia, także więc zupełnie rozumiem tutaj Marka Piechockiego. No i tyle, więc rozsądne zarządzanie pieniędzmi, które oznacza nie, że ty sobie nigdy nic fajnego nie kupisz, bo przecież te rzeczy są właśnie najbardziej motywujące. Przecież nikt nie marzy o tym, żeby rozwinąć biznes po to, żeby móc w niego zreinwestować te pieniądze. No, ale marzenie? Wow. Nie, no wiadomo, każdy jakąś tam wizję ma, tak? Albo dom, mieszkanie, albo tam jakieś wczasy może, albo coś tam, albo jakieś inne działalności. Każdy coś tam w głowie ma, powinien mieć. Natomiast wszystko w swoim czasie, tak? I to jest rozsądek tych ludzi, dlatego oni są kasiaści, że tak powiem wprost. Przedostatni nawyk polskich bogaczy. Robienie dobrze, a nie perfekcyjnie. Wszyscy oni to mówią. Michał Sołowow tutaj wychodzi przed szereg i mówi, że jakbyśmy chcieli robić perfekcyjnie, to byśmy nie zrobili nigdy niczego. Trzeba robić wystarczająco dobrze. Jest taka w ogóle cała ideologia biznesowa good enough. Good enough, czyli wystarczająco dobrze. Jeżeli ty chcesz czekać, aż ty będziesz doskonały, to będziesz czekać w nieskończoność. Ponieważ nawet nie wiadomo, co to oznacza doskonałość. Lepiej wypuścić, na przykład jak my wypuszczaliśmy naszą apkę do języków Lingo Mouse, która w innych krajach ma model zarabiania na subskrypcji, a w Polsce dajemy ją w gratisie wszystkim klientom Instytutu Lingwistyki, nawet tym, którzy kupili nasze kursy przed laty. Czyli mają super gratis, warty kupę kasy. No to jak my nad tym pracujemy, to potrzebowaliśmy informacji zwrotnej nie tylko od siebie, naszego zespołu, ale od wielu ludzi. Jak to działa, czy na takim telefonie to działa i tak dalej. Więc nie było sensu czekać, aż ta apka będzie doskonała. Wypuściliśmy ją do App Store'a i Google Play i dostaliśmy na początek parę siarczystych opinii, że to nie działa, tu się wiesza, na tym telefonie szlak trafia i tak dalej. Ale my byliśmy na to gotowi. Podziękowaliśmy tym ludziom za feedback. Oni też wiedzieli, że tak to działa i dzięki temu mogliśmy i dalej możemy w nieskończoność usprawniać. Każda kolejna wersja jest lepsza, coraz więcej funkcjonalności dodajemy i tak dalej. A jakbyśmy czekali do idealnej wersji, to byśmy jeszcze z 3 lata z tą apką nie wystartowali, bo cały czas byśmy nie wiedzieli, a potem i tak by się okazało, że coś nie działa. No bo przecież nawet zespół taki jak nasz, Instytutu Lingwistyki, gdzie jest w sumie kilkadziesiąt osób, nawet taki zespół nie ma każdego możliwego modelu telefonu, żeby to przetestować i tak dalej, więc zawsze jest potrzebna większa grupa ludzi. Informacja zwrotna od klientów. Tak samo jak te odcinki przygotowuję w oparciu o to, co wiem, że Wam się podoba najbardziej. Ja sobie tego nie wymyślam, tylko patrzę po wynikach dotychczasowych odcinków, wiem, jacy goście w ekspercie w Bentleyu nie siedli, jacy siedli, jakie odcinki Biznesu 2.0 siadają, jakie nie siadają i w oparciu o to przygotowuję kolejne. Nie wiedziałbym tego, jakbym sobie stwierdził, a nagram na 3 lata do przodu. Nie, bo ja nie wiem, co wy chcecie. Muszę patrzeć na te liczby, na komentarze, może nie ja osobiście patrzę, ale zespół i tak dalej. Muszę się w tym orientować, bo to ludzie wiedzą i wtedy nie ma sensu być w tym doskonałym, idealnym i tak dalej. Tylko kaizenem, krok po kroku poprawiać, usprawniać i robić, żeby było trochę lepiej. Bardzo ważna rzecz. I ostatni, 13 nawyk polskich milionerów. Wszyscy z nich pomagają innym ludziom. Prowadzą albo własne fundacje, albo wspierają inne fundacje i tak dalej. I teraz cel może być dwojaki, tak? Bo ktoś sceptyczny to powie, dobra, dobra, oni wszyscy mają te fundacje, żeby tam podatków nie płacić i jednocześnie, żeby robić PR, tak? Żeby robić wrażenie, że patrzcie, jak my to pomagamy. I to jest niewątpliwie często prawda, ale ja pytam, co w tym złego? No, że ktoś pomaga i robi to na pokaz, ale naprawdę pomaga. Czyli, że ktoś przelewa milion potrzebującym ludziom i jego jedyną motywacją jest, że chce zaszpanować, że jest takim dobrym człowiekiem. W dalszym ciągu ten milion trafił do potrzebujących. Więc lepiej tak, niż że człowiek przelewa 100 zł do potrzebujących, bo tylko tyle ma, a robi to z dobroci serca. Oczywiście, można by tu się doszukiwać z perspektywy duchowej, to pewnie jest inaczej, tak? Jest taka przypowieść w Biblii przecież, że jak była jakaś tam wdowa, która dała wszystko, co miała, a to była tylko jedna moneta, to ona tak naprawdę była przez Boga bardziej umiłowana niż ktoś, kto dał dużo więcej, ale był bogaczem. Czyli, że tak naprawdę duchowo to wszystko zależy od naszego poświęcenia, tak? Jeżeli my z siebie dajemy wszystko dla potrzebujących, to pewnie jesteśmy lepszymi ludźmi i pewnie tak jest. Natomiast ja jako przedsiębiorca patrzę zawsze pod kątem zwrotu z inwestycji, tak? Czyli ktoś ma milion, przelewa milion, no to zawsze ten efekt będzie lepszy i sensowniejszy niż jak ktoś przeleje 100 zł. No i już. Dlatego też te fundacje z jednej strony niewątpliwie są PR-owe, bo wtedy ludzie ich bardziej lubią, szanują. Chociaż czy ja wiem, czy w Polsce to tak działa, jeśli w Polsce jest tylu sceptyków, którzy od razu mówią, a fundacje ma, widać, że pierze podatki. Tak? Więc ja nie wiem, czy to PR-owo aż tak jest dobre, ale pewnie czasami jest. Natomiast z drugiej strony samo pomaganie. I ja to w pełni rozumiem i obronię tych wszystkich bogaczy, może nie wszystkich, bo nie znam każdego z nich, ale ja potwierdzam, że to rozumiem, że jak jest piramida potrzeb Maslowa i ty zabezpieczysz sobie te podstawowe potrzeby, przetrwanie, dach nad głową, jedzenie i tak dalej, bezpieczeństwo, to nagle faktycznie, to jest zupełnie naturalna myśl, może nie u wszystkich, ale u mnie tak było, że komuś bym pomógł, komuś bym zapłacił, komuś bym dał duży napiwek, nie 10 zł, tylko 100 zł i tyle. Komuś bym w ogóle, teraz mam takie marzenie, nie wiem, czy się dzielić, bo czasem to tak jest, że jak się człowiek, a dobra, podzielę się. Marzę sobie, żeby, i to chciałbym zrobić niebawem, żeby wpaść do domu dziecka i wysłać tych wszystkich ludzi do Legolandu, do Danii. Bo jest to świetne miejsce, fantastyczne, a te dzieci nie mają rodziców, więc mogłyby chociaż mieć jakieś ciekawe doświadczenie w życiu. Oczywiście wielu z nich pewnie i tak wyjdzie na ludzi jak najbardziej, ale ja pamiętam, że miałem różne takie doświadczenia w życiu. Na przykład jeden taki case, że śmiało się ze mnie paru chłopaków, jak byłem tam nawet nie chyba jeszcze nastolatkiem, tylko nie wiem, 9-latkiem może, i paru się ze mnie śmiało naraz, tak? I jeden stanął w mojej obronie. Powiedział, czemu wy się z niego śmiejecie? On po prostu, jak się stresuje, to lubi chodzić, bo mówili na mnie kółeczko, bo chodziłem w kółko, jak się stresowałem. Wszyscy siedzieli, a ja jak się stresowałem, to chodziłem w kółko, robiłem kółka. Więc śmiali się ze mnie, o, kółeczko znowu robi dystans i tak dalej, kółeczko to, kółeczko tamto. Jeden stanął w mojej obronie, a może nawet ktoś go zna z was, nie wiem, a może on ogląda, Wojciech Dudzik się nazywa, dzisiaj z tego co kojarzę, to chyba jest w ogóle mnichem. Więc Wojciech Dudzik stanął w mojej obronie i powiedział, chłopaki, nie śmiejcie się z niego, on ma taką reakcję, on jak się stresuje, chodzi w kółko, to jest super, bo to mu działa, tak? To jest fajne i przecież to jest fajny gość, no i ma jakiś dziwny nawyk, którego my nie rozumiemy, ale on ma i spoko. I wtedy oni przestali się ze mnie śmiać i widzisz, to był detal, tak? To nie było, że wrzucał mnie ktoś do śmietnika, bił albo coś tam torturował, tylko po prostu jakaś totalnie bzdurna sytuacja, nie wątpię, że Wojciech Dudzik nie pamięta tej sytuacji nawet, ale ja pamiętam, że ktoś 30 lat temu stanął w mojej obronie, bo to było dla mnie tak szokujące, że człowiek, który nie ma w tym żadnego interesu, mało tego, nawet coś ryzykuje, tak? Bo zawsze jak stajesz w czyjejś obronie, czy komuś pomagasz, to zawsze coś tam ryzykujesz. A zrobił to. Jak ja to po tylu latach pamiętam, to dzięki temu, tym bardziej, jak myślę sobie właśnie, tak naprawdę, to dzięki temu zobacz efekt motyla, jak to idzie, jak to się napędza lawinowo, tak? Że ja 30 lat później myślę sobie, jak ja bym tak wysłał kilkadziesiąt dzieci z domu dziecka do Legolandu, to nie chodzi o to, że polecą tam na weekend, dobrze się pobawią, ale też o to, że one skumają, że na świecie są ludzie, którym na nich zależy, mimo że tak naprawdę to nawet się nie znają, nigdy się nie widzieli, ale po prostu chcą coś dobrego robić dla innych. I być może oni za 30 lat znowu efektem motyla napędzą ten model dalej. Ja w to głęboko wierzę. W związku z czym fundacje PR pomaganie, obojętnie, ale faktem jest, że bogaci ludzie robią to na większą skalę, bo są bogaci, bo mogą, no i tyle. Fundacja Rodziny Staraków pomaga ludziom od wielu lat. Córka Michała Sołowowa ma fundację Fabryka Marzeń. Solorz-Żak ma fundację Polsat. Fundacja Rafała Brzoski i Omeny Mensa, którą przecież wspieraliśmy. Nazbieraliśmy w zeszłym roku ponad 1 000 000 złotych na wspieranie dzieci z polskich domów dziecka, jak również stworzenie warunków do nauki dla dzieci z Gany. Więc rewelacyjny projekt. Jeszcze na szczęście nie wszystkie pieniądze są wydane, bo są krok po kroku mądrze inwestowane w to, więc tutaj cały czas nadzorujemy, jesteśmy w kontakcie, także działamy z tym. Marek Piochocki z LPP działa głównie w Polsce, bo uważa, że tu jest bardzo dużo do zrobienia jeszcze, więc tutaj pomaga przede wszystkim Zbigniew Jakubas, że uważa, że to jest dla niego totalnie normalne, że część zarobku oddaje się potrzebującym. Oczywiście kto to jest potrzebujący, to każdy ma swoją definicję, natomiast Zbigniew Jakubas uważa, że to po prostu tak trzeba, to jest zwykła rzecz normalna i on nawet wspomina, że za czasów szkoły miał kolegę, który nie miał nawet na bułkę, więc on brał o 1 bułkę więcej, zawsze dla tego kolegi, więc dla niego to zawsze było normalne, bo tak przecież działa społeczeństwo, tak? Oczywiście. Wiadomo, że socjalizm, czyli ekstremalna wersja tego modelu jest niebezpieczna, bo potem się zaczyna hodowanie nierobów jak w zachodniej Europie i tak dalej. Natomiast obiektywną rzeczywistością jest, że niektórzy mają trudniejsze życie, tak? Niektórym się urodziło zdrowe dziecko, a innym niezdrowe, więc oni mają trudniej, tak? Ktoś ma męża i dziecko, a ktoś ma tylko dziecko i już nie ma męża, bo mąż zwiał, albo umarł, albo coś się wydarzyło, albo zdradził i odszedł, więc ta osoba ma trudniej w życiu, to jest obiektywne, ktoś zachorował, a ktoś inny jest zdrowy, więc tak jest i są ludzie bardziej potrzebujący i mniej potrzebujący, to są fakty i dlatego też warto inwestować w pomoc tym ludziom. Rafał Sonik mówi, że powinniśmy robić tak, jak chcielibyśmy, żeby inni robili wobec nas i dla niego to jest zupełnie normalna rzecz. On mówi, że gdziekolwiek w ogóle jest, to sprząta śmieci wokół siebie. Jak ma jakieś spotkanie i są jakieś papierki, on mówi, że je wyrzuca, tak? Idzie gdzieś przez park, śmieci są, to je zbiera. I akurat z tych wszystkich osób, które tutaj podałem, no to za Rafała Sonika to bym ręczył, ręką chyba, chociaż wiesz, to nigdy lepiej ręki nie ryzykować, ale za niego jestem w stanie zaręczyć, że u niego to pomaganie jest obsesją z dobroci serca, że u Rafała Sonika to nawet podkładki nie ma PR-owej w tym wszystkim, bo to jest człowiek, gadałem z nim o tym, jak robiłem z nim wywiad i po tym wywiadzie i mi pokazywał swojego WhatsAppa, jak tam pomaga tutaj jakiemuś koniowi wysłanemu na rzeź, znaleźć nowy dom, jak tu to, tu tamto, ile tego było w trakcie naszej rozmowy, ktoś do niego wysłał wiadomość, czy znasz kogoś, kto pomoże rodzinie ukraińskiej, on od razu dzwonił, załatwiał, pytał, naprawdę to jest człowiek, który musi to robić, on jest od tego uzależniony i robi to dla innych, a nie dla PR-u, o większości z tych rzeczy nawet się nigdy nie dowiemy, bo w mediach ich nie ma, zresztą ja parę razy miałem takich różnych znajomych, którzy się okazywało, że gdzieś komuś pomogli, i wcale o tym nie mówili. Mimo że mieli swoje fundacje, to pewnych rzeczy nie puszczali w świat, tylko pomagali, robili i tyle. Z dobroci serca, z tego, żeby było fajnie. Więc to nie jest tak, że ci wszyscy bogaci to tylko w tych fundacjach oszczędzają na podatkach, choć pewnie tak też często jest i że to im daje jakiś PR, wizerunek, ale bardzo często zależy im na pomaganiu innym ludziom, a nawet ci nieliczni, którym na tym nie zależy i robią to tylko dla wizerunku, to i tak przelewając te pieniądze pomagają. Także życzę Ci, żebyś miał tyle kasy, żebyś mógł miliony dawać na potrzebujących. Czyż to nie jest dobre życzenie? Uważam, że tak. Życz mi tego samego. Także pożyczyli sobie wszystkiego. 13 nawyków polskich milionerów. Róbmy to. I to nie gwarantuje sukcesu, ale nierobienie tych rzeczy prawdopodobnie gwarantuje porażkę. W związku z czym zdecydowanie warto. 13 mosiężnych nawyków wyciągniętych z modelowania polskich ludzi sukcesu. Modelowanie, czyli wyciąganie modelu. Czytanie na przykład wywiadu, analizowanie, rozmowa z tymi ludźmi jak się da, a jak nie to czytanie ich być może książki albo szukanie między wierszami tego, co powiedzieli i tak tworzysz model. Model, który następnie przekładasz na swoje życie i on działa. Na tym polega prawdziwa, skuteczna nauka. Zapraszam a propos nauki na ekspertia.com.pl po nasze książki zarówno dla dzieci, na przykład przedsiębiorcze dzieci. Mamy świetną książkę na ten temat, warto ją przeczytać swoim dzieciom albo dać im do czytania, jeżeli potrafią same. Jak również 48-godzinna doba, moja książka, gdzie masz ponad 100 technik zarządzania czasem. Potężne techniki, niektóre oszczędzą Ci godzinę rocznie, a inne 100 godzin rocznie. W efekcie tak naprawdę możesz tysiące godzin rocznie zaoszczędzić z tymi rzeczami. Bardzo gorąco zachęcam. A na sekretyspółek.pl dowiesz się, dlaczego warto prowadzić spółkę z o.o., dlaczego na tym oszczędzisz kupę kasy, bo nie będziesz płacić ZUS-u, będziesz płacić mniejsze podatki i będziesz dużo bezpieczniejszy. Zachęcam również tam gorąco. No i oczywiście na Instytut Lingwistyki.pl po nasze kursy językowe. Mamy już 10 języków, także dzieje się tego sporo i do tego masz naszą nową apkę w Lingo Mouse. 2 razy w tygodniu kontakt z obcokrajowcem w cenie i dostęp na 5 lat z gwarancją satysfakcji 30 dni, także również zapraszam. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, owocnego stosowania nawyków polskich milionerów i do zobaczenia na tym kanale już za parę dni. Cześć!